15 stycznia zakończyły się Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie kobiet do lat 18 Dywizji 1B w Katowicach. Polska zajęła drugie miejsce, a złoty medal zdobyły Dunki. Nasza reprezentacja wygrała 6-0 z Koreą Południową, 4-0 z Hiszpanią i w ostatnim meczu 4-0 z chińskim Tajpej. Orlice przegrały jedynie z Dunkami 1-3. Radość. Drugie miejsce na pewno wzięte byłoby w ciemno, chociaż na pewno jest odczuwalny lekki smak niedosytu ze względu na mecz z Danią. W juniorskim hokeju nie ma najtrudniejszego i najłatwiejszego spotkania. Tak naprawdę, tak jak zwróciliśmy uwagę, w zależności od tego, jaki jest stan w głowach dziewczyn, tak gramy mecze. Bardzo się cieszę, że ten turniej ułożył się pod nas i że tak naprawdę 3 mecze skończyłyśmy z bezbramkowym wynikiem. Bardzo duża huśtawka, po prostu emocje są nie do opisania. Ja nie wiem, co czuję teraz. Po prostu tyle emocji, że ja nie jestem w stanie opisać. Poprawiłabym na pewno chłodną głowę, dlatego że tych gorących serc nie mogę im odmówić, ale czasami tej chłodnej głowy, szczególnie w tym meczu z Danią, nam zabrakło. Z Danią no to mecz już w przeszłości jest, nie pamiętamy o nim. Z Hiszpankami fajnie powalczyłyśmy, fajny wynik. Teraz z Tajpejem też i cieszą wyniki, drugie miejsce naprawdę. Pełna satysfakcja, no jest lekki niedosyt, ale drugie miejsce też jest super. Mogę powiedzieć, że jest to drużyna, jest to prawdziwa drużyna i serce się raduje, że można tak powiedzieć o nich. Bardzo żałujemy tylko tego jednego meczu. Dla Katowic to kolejna tak duża hokejowa impreza. W kwietniu 2022 roku odbyły się tu Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie kobiet Dywizji 1B. Wtedy Polki zajęły również drugie miejsce.